Znalazłem mega znakomite miejsce tutaj na Mazurach w drodze do Wilczego Szańca i taka informacja dla osób znajomych moich albo tych, co obserwują tego, jak ważne jest, żeby zmienić swoje życie i zmienić perspektywę patrzenia na to, czym żyjemy, gdzie żyjemy, z kim żyjemy, bo żyjemy wielokrotnie w relacjach, które nas niszczą, żyjemy w relacjach koleżeńskich, partnerskich, które nie są takie, jakbyśmy chcieli. Żyjemy w pracy, która nas dobija, szef, ten nas wkurwia i myślimy sobie, że jesteśmy to skazani. Nie, ale popatrzcie, prosta rzecz. Widzę tylko tyle i pojawia się przede mną szansa. I żeby to zdobyć, to ja muszę chcieć. Droga na szczyt jest daleka, ale widoki z pewnością są fajne. Mówią, że pierwszy krok jest najtrudniejszy. Przede mną jeszcze daleka droga, ale nie mogę się poddać, bo chcę coś zmienić. I o tym właśnie, co mówiliśmy. Jeżeli tam na dole, czyli w miejscu, w którym obecnie jesteś, czujesz się źle, czujesz się niedoceniany, źle się czujesz w tym miejscu, niedoceniana się czujesz ty, koleżanko, jesteś w złej relacji, I jesteś tam na dole, gdzie przed chwilą byłem, to nie widzisz tego, co ja widzę teraz. Bo moje pole widzenia się zmieniło. Zmieniło się, bo musiałem wejść wyżej i chcieć to wykonać. Więc przestań marudzić, przestań myśleć, że jedno miejsce, w którym jesteś, jest skazane na ciebie, bo wcale tak nie jest. Świat jest piękny, świat jest do zdobycia, świat nie znasz. Tylko musimy przestać się bać i zacząć chcieć zapierdzielać po to, aby osiągnąć swoje cele, spełnić swoje marzenia i spełnić to, co chcemy zdobyć. Powodzenia!